Witajcie drodzy widzowie, jestem Michał von Flyna, a dzisiaj przesyłam wam dosyć nietypowy filmik i dosyć, mam nadzieję, że ciekawy filmik. Mianowicie tutorial, w jaki sposób używać emotikonów, tzw. emoji w Windows 10. Przypuśćmy, że ja sam napisałem na swojej tablicy jakiś nietypowy post, który zawiera te osławione znaczki, których używamy na przykład na iPhone'ach tudzież Androidach. W jaki sposób zrobić to w Windows 10? W Windows 8 nie wiem, jak z tą funkcją jest, ale jestem pewien, że w Windows 10 ona działa poprawnie. Po pierwsze, musimy mieć taką klawiaturę z specjalnymi znaczkami, jak to mamy na przykład w iPhone'ach czy w Androidach. W Windows Phone oczywiście ta funkcja też działa. Po pierwsze, musimy kliknąć na pasek tutaj Start, znaczy pasek z zadaniami i klikamy Pokaż przycisk klawiatury dotykowej. Kiedy przycisk już się pokaże, on będzie albo tutaj gdzieś, klikamy na niego i pokazuje się nam taka klawiatura. Możemy ją trzymać w takim okienku, bądź przerobić ją na po prostu okienku, które można przenosić. I tutaj klikamy po prostu na buźka i możemy coś tam napisać. Przypuśćmy, napiszę testowy post. Możemy sobie wybrać kolor skóry, taki na przykład, bądź taki. Tam przypuśćmy. Jakiś testowy post. Tam przypuśćmy. Taki. Policjant ma urodziny i słucha kasety. Możemy sobie to zamknąć. Publikujemy. No i działaj, proszę bardzo. I w ten sposób możecie dodawać swoje emotikony emoji, które działają na Facebooku, na postach, na wiadomościach itd., itd. I generalnie są widoczne na pewno na Facebooku, nie wiem jak na innych portalach. To tyle. Ja teraz usunę ten post, ponieważ nie będzie mi potrzebny. A co zrobić z klawiaturą, która już się pokazała na pasku? Klikamy prawym przyciskiem albo na ten pasek, albo na klawiaturę, gdziekolwiek chcecie. Klikamy pokaż przycisk klawiatury dotykowej. Wtedy on zniknie. To tyle. Życzę wam miłego dnia i trzymajcie się. Do kolejnego filmu.